Nasz komentarz po pierwszej pętli rajdu Portugalii rozpoczynamy od niezbyt dobrych wiadomości. Robert Kubica uderzył w drzewo. Z innych źródeł mówi się, że uderzył w skałę, ale ze zdjęć wygląda na to, że uderzył w drzewo. Urwał koło i dalej już dzisiaj nie pojedzie. No właśnie, teraz ciekawe, czy pojedzie jutro dalej. Znaczy, sądząc po tym, że te zniszczenia samochodu nie są duże, to pewnie serwis jest to w stanie naprawić w godzinę, co nie zmienia faktu, że cztery nieprzejechane dzisiaj odcinki specjalne spowodują, że będzie miał 20 minut straty. Najprawdopodobniej będzie jechał jako pierwszy albo drugi na trasie jutro, więc to też nie pomoże mu w robieniu dobrych czasów, ale nawet gdyby robił dobre czasy, to 20 minut straty, to o wyniku można zapomnieć, można tylko zbierać doświadczenie w tym momencie. No, to jest na pewno bardzo trudny rajd, to o tym wiemy, i nieprzewidywalny, bo jakakolwiek zmiana pogody zmienia tak nawierzchnię tych odcinków, że wiele się jeszcze tam może wydarzyć. No tu trudność była taka, że zapoznanie było w strugach deszczu, ta nawierzchnia była, wręcz płynęła, no, to można mówić o rzekach, a nie o kałużach. A wiadomo dziś, że te warunki się bardzo poprawiły i większość zawodników była dzisiaj zaskoczona tym, że było aż tak sucho w stosunku do tego, co widzieli na zapoznaniu, więc to pewnie też nie pomogło Robertowi i Maćkowi w tym, żeby dobrze przejechać ten rajd. Znaczy, warunki musiały być dziwne, bo patrząc na to, co się działo po pierwszych dwóch odcinkach i z tego, co wiemy, zostanie po pierwszej pętli utrzymana klasyfikacja po trzech odcinkach specjalnych, a nie po czterech, czyli wyniki czwartego według tych informacji, które mamy w tej chwili, mają być anulowane. To bardzo dobra postawa Hyundai'a i Daniego Sordo, który wygrał dwa odcinki specjalne. Jak wiemy, pierwsze dwa odcinki specjalne w ogóle dla zespołu Hyundai'a po powrocie, chociaż tamtymi czasy też nie wygrali za dużo odcinków. Właściwie w ogóle nie wygrali odcinku. No, coś się musiało dziać i to oczywiście dowiemy się dokładnie wieczorem, ale przewaga z kolei nagle na czwartym OS-ie, gdzie Volkswageny zaatakowały i no, OS jest anulowany, ale pierwszą ósemkę wyniki znamy i tutaj przewaga Volkswagena była ogromna. Czyli coś na tych pierwszych dwóch odcinkach specjalnych musiało być. Myślę, że to jest kwestia ustawień samochodu, że pewnie być może Volkswagenowi te dwa pierwsze OS-y nie pasowały pod ustawienia, na trzecim już było zdecydowanie lepiej. Ważną informacją też dla nas jest to, że OS numer 2 ukończyły dwie polskie załogi, czyli Szymon Kornicki z Przemkiem Mazurem i Aaron Dążała też ukończyli ten odcinek. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie nie znamy losów. No i co jest ważne, tną się szalenie, bo w sekundzie tak, oba odcinki w sekundzie. Nie znamy losów Huberta Ptaszka. Zobaczymy, jak będzie wyglądała druga pętla.